Wracamy do naszego studia. Przypominam, że jest teraz w tym momencie nasz kącik Dieta to nie cud, a naszymi ekspertami są dietetycy z Centrum Dietetyki Lenakor, Grzegorz Klonek i Jerzy Dryndos. Rozmawiamy dziś o efekcie jojo. Już wiemy, skąd się bierze ten efekt, dlaczego po diecie, nawet tej restrykcyjnej, niejednokrotnie wracamy do tych kilogramów, które zgubiliśmy. No i teraz chcemy porozmawiać o tym drugim etapie. Pierwszy etap to odchudzanie, to odpowiednia dieta, żeby te kilogramy stracić. Ten drugi etap to dieta, nadal dieta, ale już taka, by cały czas te kilogramy, które mamy, utrzymywały się na stałym poziomie. Jak do tego dojść, jak utrzymać te kilogramy? Przede wszystkim to musi być motywacja. Czyli generalnie jak mamy jakiś cel, tak jak sportowiec, nie? Sportowiec ma zawsze cel, więc on musi trzymać pewnego rodzaju zasady treningu, żywienia, żeby trzymać prawidłową masę ciała, być w formie i tak dalej. To samo tutaj, jeżeli mam motywację, widzę, że coś działa, to po prostu dalej w tym tkwię. Druga rzecz, to musimy też zapanować nad momentem głodu, czyli musimy tak sobie komponować posiłki, mieć tak ułożoną dietę, żeby nas nie kusiło do podjadania, bo to jest też kolejny taki etap, który gdzieś tam wpływa na powrót do wagi. Pierwszy etap odchudzanie, drugi etap już wiemy, że trwa dwa razy dłużej niż ten pierwszy, a co po nim? Czy możemy sobie już folgować, możemy wracać do tych naszych starych, jeszcze sprzed tego pierwszego etapu nawyków żywieniowych, czy raczej tutaj znowu zdajemy się na wasze doświadczenie, wasz profesjonalizm i wasze porady i do końca życia mamy już jakąś dietę, która pozwoli nam utrzymać cały czas tę wagę, którą chcieliśmy mieć? To wygląda różnie u różnych osób, w zależności od tego, jakie mają problemy. Ale tak, przede wszystkim, tak jak Pan wspomniał, po okresie redukcji musi wystąpić okres stabilizacji, etap stabilizacji wagi. My zalecamy, żeby ten etap był przynajmniej dwukrotnie dłuższy od etapu redukcji. Oczywiście łatwiej jest utrzymać wagę niż ją redukować, więc ta dieta staje się w tym momencie troszkę luźniejsza. Po tym etapie u osób, które nie mają jakichś problemów zdrowotnych dużych typu cukrzyca, wracamy do jedzenia praktycznie wszystkiego, ale w określony sposób i w określonych ilościach. I tutaj jest właśnie kwestia edukacji, o której mówił Grzegorz. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, dlaczego odczuwają głód. Kiedy się nauczą tego, zrozumieją po jakich posiłkach, w jakich sytuacjach ten głód występuje i jak można jemu zapobiec, możemy wrócić do jedzenia praktycznie wszystkiego, ale w taki sposób, żeby się nie objadać. I przy okazji ludzie często, są osoby, które rzeczywiście jedzą mało, a nie są w stanie schudnąć, ale są też osoby, którym się wydaje, że jedzą mało. I dopiero na takiej diecie mówią, mnie się zawsze wydawało, że ja mało jadłam. Dopiero teraz widzę, że ja nie jadłam, tylko się obżerałam. To są często tego typu zdania. Ale w tym drugim, a już tym bardziej tym trzecim etapie, czyli tej stabilizacji, czy pozwalacie na taki, powiedzmy, jeden drobny incydent w jakimś tam okresie czasu, że można sobie pofolgować i można zjeść coś, na co mamy ochotę? Tak, oczywiście, nie tylko pozwalamy, ale mówimy, że można wszystko jeść, naprawdę wszystko, tylko w określonych ilościach, w ramach rozsądku. Nie o to chodzi, żeby się obżerać, ale można jeść wszystko. I pamiętajmy, że kiedy mamy już tę dietę, kiedy jemy już wszystko w tych odpowiednich ilościach i proporcjach, to jeszcze jest druga strona medalu, puste kalorie w postaci na przykład alkoholu. Ale to już inna historia. Naszymi gośćmi w kąciku Dieta to nie cud byli nasi dietetycy z Centrum Dietetyki Lenakor, Grzegorz Klonek i Jerzy Dryndos. Bardzo dziękuję za widzenie w studiu i do zobaczenia w kolejnym kąciku.